Cześć, Sony, Krzysiek, witam wszystkich bardzo serdecznie w następnym odcinku informacyjnym. Standardowo nas kilka pytań, informacji, no i jeszcze zamierzam zademonstrować całą repo, bo ostatnio męczyliście mnie o to w komentarzach. No a pierwsza sprawa, no to jak zapewne mogliście zauważyć, ostatnio dodaję rzadziej filmy. Już wspominałem w kilku odcinkach, że jest to spowodowane tym, że mam trochę zaległości w szkole, ale mam nadzieję, że już od tego poniedziałku będę mógł normalnie podsyłać wam filmy co 2, może 3 dni. Druga rzecz, zamierzam niedługo nagrać odcinek specjalny, no i pomyślałem, że ciekawiej by było, gdybyście tutaj pod filmem zadali mi kilka pytań w komentarzach, jakieś ciekawsze może wybiorę i odpowiem pod koniec tego odcinka. Czasu myślę, że macie, nie wiem dokładnie, z 5 dni, bo będę chciał jeszcze dodać jakieś może 2 ekspowiska, zanim wrzucę to. No i oczywiście to będzie z okazji 500 subskrybentów, mam nadzieję, że w te 5 dni tyle dobiję. Dobra, oczywiście piszcie w takim jakby nawiasie P, no i wtedy pytanie, może być związane z czymkolwiek, z czym to chcecie. No i dobra, przechodzimy do tego depo. Jakoś w miarę starałem się zachować tutaj porządek, ale czasem mi niestety to nie wychodzi, więc zacznę od tych bardziej ogarniętych plecaków. Tu mam pierwszy Dragon Backpack, jakieś outfitowe przedmioty, Magic Sulphur, Iron Ore, Demonic Essence, Spider Silk. No jeszcze mam nawet Red Pozy sporo, no jakieś Batwingi, Behemoth Fangi. Shardy, ogólnie outfitowe przedmioty. Dobra. Demon Backpack, trzymam tutaj różną amunicję, którą zdobędę i nie chciało mi się jej sprzedawać, albo zamierzam użyć na paldy, nie? To jeszcze nie. Tutaj macie bełty. No jakaś wiadomo, żeby bić jak mamy tarcze. No i alloy. W Piratem Backpacku trzymam, no powiedzmy, że takie cenniejsze przedmioty, to może do jakiegoś domku wyłożyć albo coś, czyli przed puchel z areny, helmet of ancient. No i co do tego jest, niektóre rzeczy zamierzam przerzucić na inne profesje, może mi się przydadzą, jak te magma legi. Ogólnie staram się sprzedawać przedmioty, a więc tutaj szału nie będzie. Wszystko szybko przetwarzam na gotówkę. A widzicie jakieś party chaty, jakieś pierdoły, które może mi się kiedyś przydadzą, tutaj te emblemy. Co do domku można jakoś fajnie wyłożyć, tutaj kusza pewnie na paladyna. No i jeszcze coś, jakoś złoto, żeby powiedzmy było. Dobra, tutaj trzymam pierdoły, które zamierzam sprzedać na Exila, jak się pojawi. Ostatnio sprzedawałem, a więc nie powinienem mieć ich za wiele. No tutaj jakieś na te lasa są jeszcze, dobra. Następny, plecak na kosztowności, czyli Soul Orby, wiadomo, jakieś diamenciki, które mogę to sprzedać od razu, ale na przykład talony to nie. Perły to trzymam, to nie są te white, tylko te od Explorer Society, krzyż, żeby sobie sprawdzać blessy. No, Christmas tokeny. Tutaj worki do przemiany może kiedyś sprzedam albo użyję, jeszcze się zastanowię. No i skarab koiny. Plecak na jedzenie, tutaj różne rodzaje sobie trzymam, nie wiem, tak po prostu czasem zdobędę i no tutaj wrzucam jakieś owoce, grzybki, różne rodzaje naprawdę. Jedne lepsze, drugie gorsze, ale standardowo zazwyczaj używam jednak brown mushroomów, dlatego tutaj trzymam pozostałość. Tutaj jakieś potionki, runki, których nie używam i może komuś oddam. Jeszcze tutaj manaski to można jakiegoś solka z Gideonem. Ja to już otwierałem, dobra, tu był ten food. Klucze, standardowo. Tutaj pierdoły, które mam nadzieję, że mi się kiedyś przydadzą do różnych questów, albo to, co mi pozostało. Gdy robiłem jakieś zadanie, uznajmy, zostały mi jakieś przedmioty, może gdy ktoś będzie wykonywał tego questa, będę mógł mu podrzucić i coś będzie. No i tutaj mam plecak na zaopatrzenie. Tutaj jakieś brązowe amulety, wszystko to jakoś posegregowane kolorowo, żebym rozróżniał, co gdzie jest. No nie mam szału z tej strony, skin amuletu mam dużo, bo jakoś ekspiłem, to mi dużo wypadało. No i wiadomo, to samo na pierścienie jakieś. W worku nic, w prezencie no jakieś takie powiedzmy narzędzia, czyli wędka, kilof, maczeta i takie tam, robaki jeszcze. No i tutaj zostały mi trzy takie plecaki na, powiedzmy, że nie chciało mi się po prostu tego segregować. Tutaj można zobaczyć jakiś strąg potiony, runy. Takie tam różne, tutaj amulety na przykład z tego odcinka poradnika o zaopatrzeniu. No i jeszcze ultimaty, które kiedyś znajomy kupiłem, jak były tanie, no i zamierzam je z czasem jakoś zużyć. W parcelach no to oczywiście nieporządek, jakieś nawet puste mam, jakoś się później ogarnie. No i to, co zakupiłem, czyli dużo grzybków, life ringów i takich tam. No i z hajsem nie jestem tak źle. Powiem wam, że jeszcze mam w tych redpocach na przykład dużo, jeszcze komuś może tam pożyczyłem nawet ze 30 cc. Aktualnie, nie licząc tych pozostałości, no to mam teraz 325,
A więc myślę, że nie jest źle i spokojnie mi to starczy, nawet bym jakoś wastował na huncie, a przyznaję, że jednak często wychodzę na zysk. Mam nadzieję, że sobie to za to kupię jakiś fajny domek albo outfit, coś jeszcze zobaczę. Się zastanowię. No i dobra, mam nadzieję, że za bardzo nie przedłużyłem tego odcinka. No, tylko przypominam o tych pytaniach, bo na tym jednak mi najbardziej zależy. Jeśli się wam podobało moje bardzo ładne depo, no to możecie zostawić łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć.